Witajcie, drogie strzelce, na czytaniu na relacje miłosne na grudzień. Jak zwykle jest to taki sam schemat czytania relacyjnego, gdzie po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej Waszej osoby, Waszego ukochanego, ukochanej, kogoś, kogo macie głęboko w sercu, kogoś, z kim jesteście w relacji, albo to jest ktoś, o kim po prostu myślicie. I pośrodku to są oczywiście energie pomiędzy Wami, takie wynikowe. I te właśnie pierwsze karty sygnifikują Was, obojga opowiadają o tym, co jest w tym momencie. I po Waszej stronie jest tutaj bardzo ładna energia rozmowy, chęci porozmawiania, chęci porozumienia się. Jest taka ciekawość, co u tej drugiej osoby. Pewnie u wielu strzelców no może tej komunikacji nie było. Może to jest takie pozawerbalne komunikowanie się energetyczne, ale też myślę, że jest dużo takiego w Was może niepokoju, zmartwienia. Chcielibyście coś wyjaśnić, chcielibyście czegoś się dowiedzieć. No tak po prostu, zwyczajnie w świecie chcielibyście porozmawiać, powiedzieć, zakomunikować coś być może, albo dowiedzieć się, co jest po drugiej stronie. A po drugiej stronie, kochani, jest dużo uczuć, jest taka dojrzałość uczuciowa, bo pokazuje się król kielichów. To jest ktoś właśnie bardzo taki otulający, przytulający, rozumiejący, taki otwarty na drugiego człowieka. Ktoś spokojny, ktoś kontrolujący swoje uczucia, jednocześnie zdający sobie z nich sprawę, że one są. I tutaj jest rzeczywiście bardzo duże poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. To znaczy, myślę, że uspokajam teraz wiele strzelców, zwłaszcza tych, u których komunikacja jest jakaś tam zaburzona, że po tej drugiej stronie jest bardzo dużo uczuć takich bardzo pozytywnych. Ta osoba myśli o Was. I myślę, że też dojrzewa do tego, że te uczucia są dla niej ważne. Pomiędzy Wami natomiast jest energia sześciu mieczy. I to jest duża otwartość. Myślę, że ta otwartość z Waszej strony. Jakoś tak czuję, że ta łódź, która płynie tutaj z tymi sześcioma mieczami, a w ogóle to jest przepiękna energia Merkurego w wodniku. Merkury, no to jest właśnie to porozumienie, ta lotność, ta chęć komunikacji. Natomiast wodnik, no to jest taka duża otwartość, to jest taka życzliwa rozmowa, to jest przyjaźń, to jest też taka niekonwencjonalność, otwartość na inność. O, tak bym to określiła. I tutaj właśnie ta otwartość płynie z Waszej strony i myślę, że będzie taka chęć właśnie pogadania. Być może to będzie ruch nawet w przestrzeni, żeby spotkać się, żeby móc tak właśnie werbalnie tę rozmowę przeprowadzić. I jeżeli nawet wyjdziecie z taką inicjatywą, to spotkacie się z bardzo dobrym przyjęciem, no bo po tamtej drugiej stronie Waszej ukochanej, ukochanego jest bardzo dużo dobrych i ciepłych uczuć wobec Was. I teraz może popatrzmy na potrzeby. To jest druga część czytania. Co w potrzebach Waszych i u Waszego właśnie partnera? I u Was jest rzeczywiście potrzeba wyjaśnienia czegoś, czym się niepokoicie, bo macie kartę dziewięciu mieczy. A to oznacza, że właśnie coś nie daje Wam spokoju. Nie możecie zasnąć, bo krążą wokół Was jakieś przeczucia, jakieś obawy, jakieś lęki. Być może tu chodzi o proste wyjaśnienie. Może ta komunikacja właśnie, która jest w Waszej głowie, w Waszym takim odczuciu potrzebna, ona jest faktycznie rozwiązująca tu wiele problemów.
Po stronie potrzeb Waszej osoby jest karta też takiego bezpieczeństwa, stabilizacji, poczucia gruntu, że ta relacja jest bezpieczna, że można kochać bezpiecznie, że można wyrazić swoje uczucia, że można o tym rozmawiać. Jest potrzeba właśnie poczucia ciepła, bezpieczeństwa i myślę, że ta komunikacja, gdybyście się na nią zdecydowali, może dużo Wam pomóc. I energia, która jest pomiędzy Wami, jest jak gdyby wynikiem Twoich potrzeb, drogi strzelcu, potrzeb Twojego ukochanego. To jest właśnie taka siła płynąca z tego, że jesteście oboje w tej relacji bezpieczni, że możecie sobie wzajemnie pomóc, bo to jest energia króla dysków. To jest energia kogoś, kto właśnie jest takim oparciem, taką opoką, skałą. Jest kimś bardzo zbudowanym. Król denarów ma zasoby i chętnie się nimi dzieli. Więc właśnie to jest to bezpieczeństwo. Myślę, że jeżeli mówię tutaj do kobiet, to chciałybyście w swoim partnerze widzieć kogoś takiego właśnie, kto zapewnia, kto otula, kto pokazuje, że jest silny. Chcielibyście zobaczyć tą męską siłę, o którą właśnie można się oprzeć. Myślę, że jeśli chodzi o potrzeby Waszego partnera, to on chciałby wiedzieć, że można właśnie bezpiecznie kochać. Też chciałby się tak poczuć właśnie jak w domu, w takich może czterech ścianach, bo tak mi przychodzi do głowy te cztery dyski, że to jest takie powiązanie, może zamknięte, ale właśnie może chciałby poczuć się zamknięty ten ktoś razem z Wami, właśnie w takim powiązaniu, w takim stałym, w takim związku. I może teraz zobaczmy, jak te potrzeby przełożą się na działania w miesiącu grudniu, w tym czasie, w którym Wy tego słuchacie, bo tutaj czas oczywiście w tarocie jest taki nieokreślony, jest bardzo płynny i też w dużej mierze zależy od Was, od tego, jak coś w sobie przepracowujecie i daje to konkretne efekty właśnie zmiany na zewnątrz, w Waszych relacjach, w Waszych układach. I tutaj po Waszej stronie jest rzeczywiście taka odnowa, takie zmartwychwstanie, bo to jest właśnie karta zmartwychwstania, Sądu Bożego, to jest zobaczenie coś, czego dotąd nie widziałyście, być może właśnie ta komunikacja, której tutaj będziecie pomysłodawcą, to okaże się bardzo zbawienna, pokaże Wam coś, czego nie widziałyście, zobaczycie siebie być może w oczach tego drugiego człowieka, tak jak tutaj jest to pokazane na tej karcie tego sądu. Piękny łabędź, który właśnie dojrzał, który jest teraz dorosły w takiej pięknej postaci, już nie jest brzydkim kaczątkiem i on nagle to widzi w swoim odbiciu, że jest po prostu piękny. I myślę, że to właśnie jest to, co Wy zobaczycie. To jest ta wiedza o sobie, to jest docenienie siebie. I to oczywiście przełoży się na odrodzenie w Waszej relacji. Że to spojrzenie w siebie i zauważenie tych swoich atutów, tego, czego wcześniej nie widzieliście, bo myśleliście właśnie raczej takimi defektami i brakami, to teraz właśnie jest takie bardzo uzdrawiające, zmartwychwstanie, odrodzenie, transformacja. I myślę, że zobaczenie w ogóle całego świata, nie tylko siebie, w zupełnie inny sposób. Po stronie Waszego partnera myślę, że to przełoży się, ta Wasza też energia takiego rozbudzenia na pracę taką usilną nad tym, żeby właśnie dopracować te szczegóły, które są potrzebne, żebyście mogli być na przykład razem, żebyście mogli być w takiej codzienności.
Być może w ogóle, bo tutaj są po stronie waszego partnera denary, pomiędzy wami były te denary. Może tutaj spotkaliście się w pracy, może robicie coś wspólnie, może to jest znajomość z pracy, może coś odnowiło się, jakaś wspólna praca, wspólny projekt, wspólne dzieło, coś, co możecie robić właśnie razem, coś, co was powiąże. I pomiędzy wami jest karta wiary, karta papieża, który właśnie po pierwsze jest takim cementem, takim poczuciem bezpieczeństwa, czymś, co glejtuje, co przypieczętowuje, co daje poczucie, że no, jest to związek trwały. Być może złożycie sobie jakieś obietnice, jakieś przyrzeczenie, określicie jakiś taki dekalog zasad pomiędzy wami, coś wyjaśnicie, coś opowiecie i będzie tutaj takie obopólne zaufanie. To jest bardzo piękna karta, bardzo piękna energia, taka wynikowa, która daje wam właśnie nadzieję, wiarę w tą miłość, w to uczucie, w siebie nawzajem, w siebie tak każdy z osobna. Myślę, że tutaj jest dużo do dopracowania po stronie waszego partnera, żeby uczynić tą relację realną. Jeżeli jesteście już od dawna w tej relacji, to myślę, że to będzie jakieś odnowienie, że to będzie takie porozmawianie bardzo głębokie o tym, co faktycznie jest cenne w tej relacji, zauważenie siebie nawzajem i przejście w ten etap z taką wiedzą, samoświadomością siebie i tej relacji, ważności tej relacji i wejście na wyższy, taki duchowy może etap tego powiązania. Może spójrzmy na wszystkie karty naraz, które też nam coś opowiedzą. Otóż wydaje mi się, że to będzie bardzo piękny czas, w którym wy wyjdziecie z jakąś właśnie propozycją, nie wiem, inicjatywą. Ona spotka się z dużym zrozumieniem, z przyjęciem takim właśnie otwartym. Tutaj zobaczycie, że po tej drugiej stronie jest miękkość, są uczucia, jest miłość. To właśnie pobudzi was do takiego głębszego, nie wiem, spojrzenia w siebie, właśnie takiego dowartościowania dużego. Poczujecie się właśnie bezpiecznie. Może wspólnie zaczniecie coś realizować, coś właśnie tak budować, cementować, ugruntowywać, realizować, urealniać, urzeczywistniać coś, co może było takie efemeryczne bardziej, coś, co spędzało wam sen z powiek, bo tutaj jest wiele bezsennych nocy i teraz myślę, że ten grudzień daje wam szansę, żeby porozwiązywać różne problemy, jakieś niejasności, żebyście uspokoiły się, drogie strzelce, bo ta relacja w waszym życiu ma ogromne znaczenie. To jest też jakiś powrót czegoś z przeszłości. To jest człowiek, który być może dla wielu z was pojawia się po raz któryś i tym razem to będzie takie bardziej ustabilizowane już, to będzie trwałe, to będzie związek, bo może dotąd to było coś w takiej przestrzeni zawieszone, może jeździliście do siebie, może byliście daleko od siebie, bo jest tutaj karta sześciu mieczy, która właśnie mówi o przemieszczaniu się. Być może postanowicie jednak, bo jest tu też karta tych czterech dysków, że będziecie razem, że będziecie w jednym miejscu. Może to będzie też postanowienie o przyszłości, na przyszłość, ale w każdym razie jest to wejście na następny etap w tej relacji. To jest właśnie takie głębsze powiązanie, to jest zdanie sobie też sprawy tym papieżem tutaj właśnie na końcu, że ta relacja jest ważna dla was obojga, że to jest coś bardzo trwałego, stałego,
I myślę, że to jest właśnie jakieś takie powzięcie decyzji, postanowienie. To jest przyrzeczenie sobie czegoś, to jest obiecanie sobie. I myślę, że miesiąc grudzień będzie bardzo sprzyjał temu, żebyście po prostu zauważyli siebie jako tego pięknego, cudownego łabędzia, który zasługuje na wszystko i dostaje wszystko. I myślę, że właśnie tak będzie. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Myślę, że ten miesiąc rzeczywiście przyniesie Wam odrodzenie, poczucie, że jesteście kimś wyjątkowym. Gdybyście chcieli oczywiście jakiegoś takiego osobistego czytania, no bo to jest bardzo ogólne, to zapraszam. Mogę zrobić specjalnie dla Was, na Waszą relację. Piszcie do mnie na mojego maila, a ja będę odpowiadać właśnie takim czytaniem dla Was, dla Waszych partnerów, partnerek, na Wasze związki, na Wasze problemy, kłopoty. A teraz, no to chyba wszystko. Życzę Wam pięknego czasu i do usłyszenia.